Państwu Krzysztof Kamiński, co nowego u złotego? Dzisiaj jest 14 sierpnia, środa i zaczynamy od danych z Polski, które już dzisiaj poznamy o godzinie 10, mianowicie wskaźnik CPI rok do roku, jak również miesiąc do miesiąca oraz PKB, to są te dane, które otrzymamy, które poznamy w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o wskaźnik CPI rok do roku, prognoza wynosi 2,9%. Prognoza miesiąc CPI, wskaźniku CPI, czyli wskaźniku inflacji konsumenckiej, prognoza wynosi 0%. PKB rok do roku 4,5%, natomiast PKB kwartał do kwartału 1,1%. Także w dniu dzisiejszym poznamy także dane chociażby ze Stanów Zjednoczonych, które wskaźnik cen importowych o godzinie 14:30, prognoza wynosi 0%. Jak również poznamy też nieco mniej istotne informacje, natomiast też z innych rynków, o którym oczywiście, znaczy z innych, dotyczące innych walut, do których za chwilę przejdziemy. Natomiast jak już jesteśmy przy dolarze do polskiego złotego, w dniu dzisiejszym cena wynosi 3,88, czyli widzimy, że już prawdopodobnie gdzieś nieco dłużej się utrzymamy nad tym oporem 3,86,40. Zbliżamy się do poziomu 3,88,76. Czyli do szczytów z początku miesiąca. Jeżeli przebijemy ten poziom, wówczas otworzy się droga gdzieś nawet w rejon 3,99, czyli nieco można powiedzieć tutaj dosyć wysoko wtedy byśmy celowali, ale widzimy, że to był gdzieś przedział, w którym znajdowała się cena na przełomie końca 2015, początku 2017, czyli cały 2016 rok, gdzieś w tych okolicach ta cena krążyła. Więc jest prawdopodobieństwo, jeżeli utrzyma się, dolar będzie dalej silny, złotówka będzie się osłabiała, może gdzieś tutaj właśnie w te rejony pójdziemy. Póki co czekamy na przebicie tego poziomu, więc te osoby, które rozważają zakup na przykład dolara amerykańskiego, mogłyby w najbliższym czasie pomyśleć, że jest to jakiś pomysł, zwłaszcza, że w najbliższym czasie może być nieco drożej. Przechodząc płynnie tutaj do funta szterlinga, funta do polskiego złotego, widzimy, że cena nieco odbiła, znajduje się teraz na poziomie 4,6810, czyli już jesteśmy, no, można powiedzieć, już kilka ładnych groszy powyżej dołka, który zaobserwowaliśmy na samym początku, pod koniec tygodnia i też, który właśnie mogliśmy zaobserwować też na początku tego tygodnia, na poziomie 4,63,45, jesteśmy 4,6812, powyżej tego wsparcia, które wcześniej Państwu rozrysowałem, na poziomie 4,67,47. No i powstaje tutaj pytanie, czy to będzie jakaś nieco głębsza korekta, czy może jakiś sygnał gdzieś, że pomału ten trend zaczyna być wytracany, spadkowy. No to oczywiście za wcześnie jeszcze, żeby móc powiedzieć. Na razie możemy zakładać korektę, ponieważ trend spadkowy jest ciągle silny. Wskaźnik o godzinie 10:30 poznamy dzisiaj serię danych z Wielkiej Brytanii, między innymi bazowego wskaźnika CPI, jak również wskaźnik cen dóbr produkcyjnych. Najważniejszy, najistotniejszy będzie wskaźnik CPI, czyli ten sam co dla Polski, wskaźnik inflacji konsumenckiej. Będzie prezentował dane rok do roku, prognoza 1,9%. W sytuacji, gdyby był nieco lepszy odczyt niż zakładają analitycy, wówczas jest prawdopodobieństwo na nieco głębszy ten ruch, nieco mocniejsze odbicie funta. W sytuacji no gorszego jest tutaj potencjał do dalszych spadków. Także ci z Państwa, którzy mają jeszcze jakieś funty, trzymają, żeby sprzedać po lepszym kursie, no być może w najbliższym czasie, być może nawet dzisiaj pojawi się okazja do tego, by móc sprzedać te funty bliżej 4,71,60, ale to oczywiście
Oczywiście wszystko przed nami, też nic Państwu nie rekomenduję, po prostu proszę być na bieżąco. Państwo najlepiej będą wiedzieli, co w danym momencie chcą zrobić. Okej, przejdźmy teraz do euro do polskiego złotego. A tutaj cały czas pędzimy w stronę 4,34,23. W tej chwili cena wynosi 4,33,79, no właściwie 4,33,80. Jesteśmy tuż pod oporem, o którym wspominamy już tu od kilku dni. No i powstaje pytanie, czy w najbliższym czasie uda się jednak przebić ten opór, czy też być może będzie z tym problem. W dniu dzisiejszym poznaliśmy dane PKB Niemiec kwartał do kwartału. Prognoza wynosiła minus 0,1% i taki de facto był odczyt. Natomiast PKB Niemiec rok do roku za drugi kwartał prognoza wynosiła minus 0,3%, rzeczywista wyniosła 0%, co generalnie zostało odebrane in plus dla niemieckiej gospodarki, która jest no jedną z kluczowych w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo dzisiaj było 7.30 dane dotyczące stopy bezrobocia we Francji. Prognoza wyniosła 8,7%, odczyt był nieco lepszy, 8,5%. Także widzimy tutaj plusy, że dzień rozpoczyna się dobrymi danymi ze strefy euro. A co do dzisiejszego dnia, będziemy oczywiście mieli jeszcze do czynienia z publikacją danych PKB całej strefy euro za drugi kwartał. No i oczywiście tradycyjnie będą to odczyty kwartał do kwartału oraz rok do roku. Prognoza dotycząca odczytu kwartał do kwartału wynosi 0,2%, kiedy rok do roku 1,1%. Także w dniu dzisiejszym, dokładnie godzinie 11, za ponad 2 godziny 7 minut, będą mogli Państwo obserwować, czy udało się przebić ten poziom 4,34, czy być może jednak gorsze dane i tu widzimy nieco umacnianie się złotego. Natomiast ostatnimi czasy widzimy tutaj pewną jednak słabość złotego względem europejskiej waluty. Jest tutaj prawdopodobieństwo gdzieś kontynuacji tego ruchu. Zatem warto oczywiście obserwować na bieżąco wszystkie dane makroekonomiczne, które oczywiście wpłyną na to, czy pokonamy ten istotny poziom, czy jednak będzie on wybroniony. Dobrze, przejdźmy do naszej czwartej pary walutowej, frank szwajcarski do polskiego złotego. W dniu wczorajszym przebiliśmy 4 złote, wykonana została korekta, obecnie jest na... cena jest na poziomie 3,9790. Pokonaliśmy 4 zł, ponieważ te ciągle napięcia geopolityczne, jak już Państwu wspominałem już od kilku dni, cały czas istnieją, cały czas są, co oczywiście wpływa też na umacnianie się helweckiej waluty. Natomiast w dniu wczorajszym pojawiła się informacja ze strony amerykańskiej odnośnie odroczenia ceł na Chiny, że część ceł, które miały być wprowadzone 1 września, będą wprowadzone de facto 15 grudnia. No i to oczywiście zostało odebrane in plus. Natomiast to oczywiście też można wskazywać jako pewną przyczynę korekty na franku. Natomiast jakby cały czas brakuje sporo do jakiegoś porozumienia, w związku z czym frank może też powrócić do wzrostów. Także warto oczywiście mieć to na względzie, a póki co jest ten frank delikatnie tańszy. Dobrze, szanowni Państwo, to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o cenę złotego. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia.